Michał Trześniewski, zaczynamy serwis informacyjny. Były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk był przesłuchiwany przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Komisja bada, czy ich przygotowanie było legalne i czy nie doszło do nieuzasadnionego wydania 70 milionów złotych. Posłowie PiS-u przekonują, że organizacja wyborów była zgodna z prawem, a rząd działał w nadzwyczajnych okolicznościach pandemii. Dodają, że to samorządowcy są winni zmarnowania pieniędzy, ponieważ zablokowali wybory. Świadek Sasin obciążył podczas przesłuchania przed komisją pełną odpowiedzialność za wydanie decyzji. No niech pan posłucha, no, dopiero zacząłem mówić, a pan już mówi. Za wydanie decyzji o powierzeniu przeprowadzenia wyborów w Poczcie Polskiej, PWPW, a nawet po części Orlenowi, premiera Morawieckiego. I pytam, czy pan podziela opinię wicepremiera Sasina. Panie przewodniczący, powtórzę moją prośbę o cytat, dlatego że mówimy o sprawach bardzo wrażliwych i bardzo delikatnych, zarówno merytorycznie, jak i politycznie. Dlatego bardzo proszę o cytat i oczywiście do niego się odniosę, ale proszę o precyzyjny cytat. Zapytałem pana Sasina, kto zdecydował, że przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych zostanie powierzone Poczcie Polskiej? Sasin, prezes Rady Ministrów, czyli Sasin odpowiada, premier Mateusz Morawiecki. Czy pan również tak uważa, jak wicepremier Sasin? Prezes Rady Ministrów podpisał decyzję administracyjną zlecającą działania przygotowawcze Poczcie Polskiej. Nie ma pieniędzy na program Laptop dla ucznia, przekazał dziś wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, w ramach programu wprowadzonego przez poprzedni rząd, uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymywali bezpłatne laptopy. Nie ma tych pieniędzy. Jesteśmy w dialogu międzyresortowym, bo większość tego procesu w Ministerstwie Edukacji umie część zakupowa i myślę, że... Jak słyszę dialog międzyresortowy, to mam zimny pot na plecach. Tak, dlatego że edukacja odpowiada za jedną część, a my za tą część zakupową. No trzeba z kimś rozmawiać, żeby powiedzieć, położyć na stole decyzję. Ale można powiedzieć tak, nie ma pieniędzy, ale nie ma też chęci i przekonania, że ten program laptopowy ma sens? Czy to drugie by się znalazło? U mnie chęci są. Ale jak nie ma pieniędzy i są problemy z tym, jak to rozliczyć, to dzisiaj mogę powiedzieć więcej znaków zapytania niż przestrzeni na to, żeby to robić. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła fuzję spółki Orlen z Lotosem. Według NIK-u rafineria gdańska została sprzedana Saudi Aramco o 3,5 miliarda złotych za tanio. Przypomnijmy, do połączenia spółek doszło w 2022 roku. W zamian za zgodę Komisji Europejskiej na fuzję sprzedanych zostało 30% udziałów w gdańskiej rafinerii i 400 stacji paliw Lotosu. Za sprzedaż aktywów objętych środkami zaradczymi Komisji Europejskiej Orlen otrzymał według stanu na 31 grudnia 2022 roku kwotę 4,6 miliarda złotych. Kwota ta nie uwzględnia transakcji z Unimotem na zakup spółki Lotos Terminale, gdyż jej rozliczenie nastąpiło już po zakończeniu kontroli NIK. W naszej ocenie Orlen zbył aktywa objęte środkami zaradczymi co najmniej o 5 miliardów złotych poniżej wyszacowanej przez nas wartości. W szczególności nieadekwatna była cena sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów rafinerii gdańskiej na rzecz spółki Aramco. Wyniosła ona 1,1 miliarda złotych, choć ich wartość została oszacowana przez NIK na 4,6 miliarda złotych. Jednocześnie spółka Aramco uzyskała dodatkowe korzyści i uprawnienia, w tym prawo weta wobec kluczowych decyzji strategicznych w zakresie zarządzania spółką Rafineria Gdańska. NIK zastosował niewłaściwą metodologię oszacowania wartości aktywów Lotosu, zakładając import wyłącznie taniej rosyjskiej ropy. Mówił na konferencji prasowej członek zarządu Orlenu Janusz Szewczak. Dodał, że nawiązanie strategicznej współpracy z Arabią Saudyjską było kluczowe dla bezpiecznej rezygnacji z ropy rosyjskiej. Strategiczne partnerstwo Saudi Aramco, które oferuje nam ropę po parametrach zbliżonych do rosyjskiej, umożliwiło nam właśnie odejście od rosyjskiej ropy w bardzo krytycznym momencie, w sposób bezpieczny. Gdyby do tej fuzji
Lotosu z Orlenem nie doszło. Gdyby nie udało się nam wynegocjować kontraktu z Saudi Aramco na dostawy 20 milionów ton ropy naftowej, czyli prawie połowę zaopatrzenia paliw w Polsce, połowa Polaków musiałaby swoje samochody zostawić w garażu, a połowa polskiego biznesu po prostu by padła, bo nie byłoby połowy zaopatrzenia paliwa. W naszej ocenie my nie tylko nie straciliśmy żadnych 5 miliardów czy 7, jak niektórzy by chcieli, dziennikarze, którzy sugerowali nawet dzisiaj na tej konferencji odpowiedź kontrolerom NIK-u, ile te liczby powinny wynosić. Nie 5, ani nie 7 straciliśmy, tylko w naszej ocenie zyskaliśmy 9 miliardów złotych na tej transakcji. I jesteśmy w stanie to Państwu udowodnić. Proszę Państwa, przekażemy Państwu materiały tego dotyczące. Połączenie dwóch państwowych spółek paliwowych, Orlenu i Lotosu, powinno zostać zrealizowane jeszcze w latach 90., uważa ekspert do spraw energetycznych Wojciech Jakubik. Jak wyjaśniał, wtedy nie trzeba byłoby spełniać wymagań Komisji Europejskiej. Fuzja jest przedmiotem dyskusji w Polsce od lat 90. XX wieku i od wtedy zmienił się rynek. Gdybyśmy łączyli Orlen i Lotos w XX wieku, nie musielibyśmy spełniać wyśrubowanych warunków z punktu widzenia prawa antymonopolowego, na straży którego stoi Komisja Europejska. Środki zaradcze z Komisją Europejską zmusiły Polaków do tego, żeby po drodze fuzji wpuścić nowych graczy na rynek i wypuścić część aktywów, które mogą mieć strategiczne znaczenie z punktu widzenia rynku paliw w Polsce. I to jest koszt tej transakcji, która miała uzasadnienie ekonomiczne, ale też wysokie koszty. Szanowni Państwo, przenosimy się teraz do Sejmu. Tam jest nasz reporter Jan Przemyłski, który obserwował na bieżąco obrady Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, tak zwanych wyborów kopertowych, czyli wyborów korespondencyjnych. Janku, oddaję Ci głos. Dzień dobry. Tak, jesteśmy po posiedzeniu komisji, które zostało niespodziewanie przerwane, dlatego że po godzinie 15 nastąpiła przerwa w przesłuchaniu Michała Dworczyka. Po tym, jak wróciliśmy tutaj do sali, przewodniczący przyszedł, poinformował, że w dowodach, czy dysponuje mailem wymienianym między Michałem Dworczykiem, byłym szefem KPRM-u, a byłym wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim, który jest tutaj z nami. Dzień dobry, panie ministrze. Do tej jeszcze informacji dołączona została cała dyskusja, można powiedzieć nawet, że kłótnia tutaj o to, czy pan minister, pan poseł Jabłoński powinien nadal uczestniczyć w pracach komisji. Prace zostały przerwane po burzliwej dyskusji. Czekamy na opinię prawników, która ma powstać w ciągu 7 dni o tym, czy pan poseł Jabłoński może dalej uczestniczyć w pracach komisji. Panie pośle, czy spodziewał się pan takiego obrotu sytuacji? Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będą podejmowane różne próby pozbawiania nas możliwości pracy w tej komisji, dlatego że pytania, które zadajemy jako członkowie tej komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, są dla pana Jońskiego i dla Platformy bardzo kłopotliwe. Ci świadkowie, których udało się wezwać, bo oni też część naszych wniosków po prostu zablokowali, ale ci świadkowie, pan Gowin, pan Wypij, kiedy mieli odpowiadać na nasze pytania, to bardzo słabo sobie z tym radzili. No i najwyraźniej uznali ci ludzie, że muszą znaleźć jakiś sposób, żeby się nas z tej komisji pozbywać. Pod bardzo głupim pretekstem, dlatego że tak naprawdę mi dzisiaj zarzuca się, że ja wyraziłem opinię, zresztą już po tym terminie 10 maja, na temat pewnych aspektów prawnych tych wyborów. Czyli nie uczestniczyłem w ogóle w procesie ich przygotowania, bo tak było, ja się tym zupełnie nie zajmowałem. Dzisiaj ktoś mi próbuje stawiać zarzut, że ta sprawa ma dotyczyć mnie osobiście. No, zarzut jest absurdalny. Gdyby tak było, ja bym w ogóle do tej komisji nigdy nie zgłosił, bo ja wiem, jakie są przepisy. Ja w tym udziału nie brałem, a tak naprawdę opinie o tych wyborach wyrażało publicznie bardzo wielu ludzi, w tym myślę wszystkie osoby, które są członkami tej komisji. No ale myślę, że takie są metody działania tej większości sejmowej. Jak ktoś zadaje niewygodne pytania, to chcą się go pozbyć. No właśnie, usystematyzujmy pewną wiedzę, dlatego że komisja, w której większość ma koalicja rządząca, nie chce powołać na świadków zarówno Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Rafała Trzaskowskiego, Borysa Budki, którzy wielokrotnie
wielokrotnie się wypowiadali przed terminem, pierwotnym terminem wyborów majowych. Natomiast panu zarzuca się wypowiedź, czy pana się oskarża o wypowiedź już po tym terminie. I z tego, co słyszeliśmy już na końcu, pan być może też zostanie świadkiem tej komisji. No, jeśli komisja będzie chciała właśnie tak procedować, żeby wzywać na świadków różne osoby, które były w tamtym czasie w rządzie za to, że wyrażały swoją opinię taką czy inną, ma oczywiście do tego prawo. Natomiast coraz bardziej wyraźnie widać, że wnioski końcowe i raport końcowy już dawno zostały napisane. Oni robią pewien teatrzyk polityczny po to, żeby to uzasadnić, ale tak naprawdę ustalić faktów nie chcą. Bo bardzo dużo faktów jest znanych. Kto podejmował decyzję, jakie były następne kroki, także później jak ta decyzja była uchylana czy podważana przez sądy, sąd administracyjny, prokuraturę, różne postępowania. To, co nie jest ustalone, to kto za tym stał, komu na tym zależało, czyj był interes polityczny. Naszym zdaniem trzeba zbadać ten wątek właśnie Kidawy, Trzaskowskiego, Budki, ale także, to jeszcze kolejna ciekawa rzecz, na ostatnim posiedzeniu zamkniętym oni oddalili wnioski o przesłuchanie świadków, o których mówił Michał Wypij, jako świadkowie na rzekome próby szantażu czy jakichś innych działań bezprawnych. My powiedzieliśmy, skoro tak było, trzeba to zbadać, trzeba te osoby przesłuchać. Nie chcieli się na to zgodzić. Co to oznacza? To oznacza, że oni próbują zaciemniać obraz sprawy. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy rzeczywiście to wyjaśnić, przesłuchać dokładnie te osoby, zadawać im pytania, czasami trudne, natychmiast się tego boją, przerywają, blokują, nie chcą kontynuować przesłuchania, a dzisiaj też zaczynają usuwanie nas z tej komisji. Bo ja nie mam wątpliwości, że do tego to będzie dążyło. Niezależnie od tych opinii prawników, oni po prostu podjęli decyzję, żeby się mnie z tej komisji pozbyć. Panie ministrze, to w jaki sposób będzie komisja działała? Czy ona będzie działała bez jednego członka? Czy w pana miejsce będzie ktoś inny wybierany? Jak to będzie teraz wyglądało? Trudno powiedzieć, bo to jest kwestia też decyzji politycznej naszego klubu, jakie działania będą podjęte. My się z całą pewnością, od samego początku to zresztą mówiliśmy, my się tutaj w tej sprawie nie tylko niczego nie boimy. My jesteśmy przekonani, że ta komisja powinna działać i wyjaśnić wszystkie okoliczności, zwłaszcza te dotyczące osób, które naprawdę doprowadziły do tego, że wybory się nie odbyły, czyli ludzi z Platformy. Chcieli zmienić kandydata z Kidawy na Trzaskowskiego i tak naprawdę to im przyświecało. Więc my chcemy, żeby komisja działała, natomiast ona musi działać rzetelnie. To nie może być hucpa, to nie może być teatrzyk. Jak to będzie dalej wyglądało, zobaczymy. Natomiast na pewno nie odpuścimy tej sprawy i te działania Jońskiego i reszty, no myślę, że też będą za jakiś czas rozliczone. To jeszcze z pana zapytam o sposób prowadzenia prac komisji, dlatego że mamy do czynienia wielokrotnie z wyłączaniem mikrofonów, przekrzykiwaniem świadka, przerywaniem mu i to nie tylko ze strony przewodniczącego, także też ze strony innych członków komisji. Przyznam szczerze, że ja obserwuję pracę komisji śledczych od bardzo, dobrych kilku lat. No i to pierwszy raz widzę tego typu sposób prowadzenia komisji. Jak pan go ocenia? No to jest właśnie funkcja tej komisji. Ona powinna ustalać fakty, ale tak naprawdę w wizji pana Jońskiego i Platformy ona ma być pewnym teatrem politycznym. Dlatego kiedy ktoś nie chce grać roli w tym spektaklu, jaką oni napisali, a członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą grać w żadnym spektaklu, my chcemy ustalić fakty, no to nam się wyłącza mikrofony, przerywa, uniemożliwia kontynuowanie przesłuchiwania świadków, przecież Wypija zwolniona do domu po 3 godzinach i w zasadzie nie wiadomo kiedy ani czy będzie w ogóle przesłuchiwany dalej, chociaż tam się mnóstwo sprzeczności pojawiało. To samo dotyczy zresztą Gowina. I myślę, szczerze mówiąc, że także co do kolejnych świadków, którzy będą zeznawali rzeczy dla nich niewygodne, że to będzie tak wyglądało. Jeśli świadek mówi rzeczy dla nich niewygodne, natychmiast mu przerywają. Nie dają nawet możliwości swobodnej wypowiedzi. Ta komisja nie ma służyć Jońskiemu w ustaleniu prawdy, tylko ma potwierdzać pewne z góry przyjęte tezy. Tezy zresztą kompletnie nieprawdziwe, bo za odwołaniem wyborów stała wówczas Platforma, która na tym zależało. Przez tą obstrukcję w Senacie, o tym dzisiaj mówił Michał Dworczyk, przez tą obstrukcję w Senacie doprowadzili do tego, że te wybory się nie odbyły. To jeszcze na koniec pana zapytam też o post, który przewodniczący Joński wstawił na Platformie X podczas trwania posiedzenia komisji. Chodzi o post, w którym poinformował, że pan Michał Dworczyk dociśnięty, tutaj cytuję, przyznał czy potwierdził to, co wcześniej mówił Jacek Sasin, że to Mateusz Morawiecki jest odpowiedzialny za wyrzucenie 70 milionów w błoto. O tę sprawę pytał m.in. pan profesor Przemysław Czarnek. Pan Dworczyk jasno podkreślił, że nic takiego nie powiedział i z tego cytatu też wnioskuję, że pan Sasin również czegoś takiego nie powiedział. Jak pan ocenia tę sprawę? No to był w ogóle bardzo ciekawy fragment, bo pan Joński twierdził, że cytuje wypowiedzi Jacka Sasina z poprzedniego posiedzenia, że cytuje jego zeznanie. W rzeczywistości nic nie cytował, nie był w stanie tego odnaleźć w protokole. Bardzo długo mówił, że to cytat, a to były same słowa Dariusza Jońskiego, więc próbował zmanipulować
i świadkiem, i opinią publiczną. To też jest działanie, które się absolutnie mieści w standardach prowadzenia tego typu czynności, jaką jest przesłuchanie. To jest niezgodne z kodeksem postępowania karnego. Nie można sugerować świadkowi, a zwłaszcza podawać mu nieprawdy, jakoby to był cytat, kiedy cytatem nie było. Więc to się wpisuje niestety w ten mechanizm ich działania. Oni tutaj są nie po to, żeby ustalić fakty. Oni są po to, żeby kłamać. Oni są po to, żeby okłamywać opinię publiczną i mówić, że to przez Prawo i Sprawiedliwość te wybory się nie odbyły. Jest dokładnie odwrotnie. My chcieliśmy, żeby te wybory były przeprowadzone. Gdyby wówczas wszystkie siły polityczne, tak jak kilka tygodni wcześniej, kiedy była głosowana ta ustawa jeszcze marcowa, która pozwoliła na głosowanie korespondencyjne dla 10 milionów ludzi, wtedy jeszcze była zgoda, ale później oni zobaczyli, że mają szansę na zmianę kandydata. Dlatego się z tego postanowili wycofać i dlatego postanowili doprowadzić do zablokowania tych wyborów. To jest jedyna przyczyna, dla których te 70 milionów nie zostało wydane na przeprowadzenie wyborów. Gdyby było tak, jak my chcieliśmy, wybory by się odbyły, byłoby wszystko zgodnie z planem. Szanowni Państwo, tak jak słyszeliście, widzicie, mamy przerwę w pracach komisji. Ta przerwa potrwa tydzień. Wrócimy 13 lutego tutaj do tej sali. Czy komisja będzie w pełnym składzie, to się jeszcze okaże, czy będzie okrojona. Natomiast kolejni świadkowie, którzy mają stanąć przed komisją, to będzie między innymi była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Będziemy to z pewnością śledzić. Bardzo